Do sądu okręgowego wpłynęły łącznie 22 protesty wyborcze. Do tej pory sąd rozpatrzył połowę z tych spraw. W 5 przypadkach protesty oddalono, w 5 sprawach sąd umorzył postępowanie z powodu wycofania protestów lub pozostawił je bez rozpatrzenia z powodu przekroczenia terminów na wniesienie protestu. W 1 przypadku sąd protest uznał i unieważnił wybory. Miało to miejsce w gminie Potworów w okręgu wyborczym numer 7, a dotyczy wyborów do Rady Gminy. Sąd stwierdził nieważność wyborów do Rady Gminy w Potworowie w okręgu numer 7. Stwierdził również wygaśnięcie mandatu jednego z radnych i nakazał powtórzenie postępowania wyborczego, poczynając od rozliczenia kart do głosowania. Oznacza to konieczność ponownego przeliczenia głosów. Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu wojewoda mazowiecki wyda decyzję o ponownym ustaleniu wyników głosowania.